Witajcie, witajcie i nie przewijajcie. Dzisiaj dwa filmy z rzędu. Na dole pod tym filmem umieszczę Wam link. Zaraz po zakończeniu tego materiału będziecie mieli drugi materiał. I odnośnie tego materiału właśnie mam do Was prośbę. To takie jest nasza taka reklama, ten drugi materiał, taki spot reklamowy. Więc jeśli nie jest Ci tam tutaj nasz kanał obojętny, chcę, żebyśmy się rozwijali, żeby to się fajnie kręciło, żeby po prostu miało to sens to, co robimy, udostępnij, skomentuj. Udostępnianie jest, powiem Wam, że udostępnianie znajomym, udostępnianie na Facebooku jest chyba jedną z najlepszych form na promowanie kanału, więc jeśli masz chęć, po tym materiale zobaczysz sobie drugi nasz spot reklamowy, skomentować, udostępnić. Sami wiecie, jak to działa. Wysyłacie komuś na Messengera, żeby sobie ktoś to zobaczył. Udostępniacie sobie na profilu, na Facebooku, a reszta to już się kręci jak lawina. Dobra, to jest to. Po tym materiale mówię nasz nowy spot reklamowy. A teraz coś o tej robocie. Tak jak widzicie, ten daszek, można powiedzieć, w 90% już jest zakończony, a ten jeszcze nie. Macie takie nierówności. To za chwilę sobie będę obrabiał jeszcze. A jak to było robione, zaraz sobie zobaczycie. Coś, o czym Wam nie mówiłem. Tutaj te daszki są tak wyprofilowane. Taki lekki łuk, żeby woda sobie swobodnie z niego spływała. Pióro, lekko pióro zagiąć na kolanie, wyprofilować sobie. Pióra są aluminiowe, to one się ładnie poddają. I to beton jest z barwnikiem. To też zaraz zobaczycie, jak sobie go tam robiliśmy. No, jednej rzeczy, której dzisiaj nie zobaczycie, a może się pojawić tam pytanie tu pod spodem, czy będzie kapinosik, takie wcięcie będzie po ściągnięciu tych szalunków. Zrobimy sobie wcinkę, tak żeby woda ładnie tutaj opadała. Co tam jeszcze dzisiaj było? Taki środek, akurat tego pierwszy raz używam, nie miałem swojego, skończył się, więc skoczyliśmy do Kasteramy. Kupiliśmy takie ustrojstwo. Jest to środek, który zapobiega przybieraniu betonu właśnie do form, do szalunków. Także to ważna sprawa. I pigment ten, który daliśmy tutaj do tych czap, to jest zwykły pigment do kostki brukowej. Kolega pracuje przy kostce, więc przywiózł mi tutaj banieczkę. Taki sam środek możecie sobie kupić w sklepach, kosztuje niewiele, tam 20 kilka złotych. Nie musicie później już tego malować. Pamiętajcie, żeby tylko też nie przesadzić z barwnikiem, żeby Wam nie powstały później wykwity. A jeszcze jedna sprawa. Ja tak, jeśli chcecie takie fajniejsze rzeczy zobaczyć odnośnie wykończeń betonu, jakieś takie fajne sprawy, na dole zostawiam Wam link do kanału pana Staszka. Pan Staszek się zajmuje właśnie takimi dekoracjami z betonu. Popatrzcie, fajne rzeczy. Macie jakieś takie grubsze pytania co do takich wykończeń, to myślę, że pan Staszek jest bardziej taką osobą kompetentną, żeby się wypowiadać na temat takich właśnie dekoracji i wykończeń z betonu. Także polecam kanał, warto sobie tam też zajrzeć. Link macie tutaj pod spodem w opisie. Jak pracujecie z pigmentem, wiadomo, pozabezpieczać sobie wszystko to, co mogłoby się pobrudzić. No, pigment ma to do siebie, ten ciemny, że później ciężko schodzi. Więc zabezpieczać, czyścić od razu na bieżąco, żeby nie było problemu. Dobra, zapraszam do oglądania tego materiału i potem chwileczkę później wrzucam Wam drugi nasz spocik. Trzymajcie się, nie zapomnijcie zostawić komentarza, łapki i subskrypcji, jeśli jesteście pierwszy raz na kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia, miłego oglądania, cześć.
Thank you.